Po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem, estoński CIT stał się zdecydowanie atrakcyjniejszą formułą opodatkowania. Czy jednak ma ona same korzyści? O tym w dzisiejszym odcinku Element Taxu. Estoński CIT kusi. Pozwala odroczyć moment opodatkowania zysków spółek kapitałowych i innych, które dziś dopuszczone zostały do możliwości stosowania tej formuły opodatkowania tym, że efektywne opodatkowanie zysków wygenerowanych przez te spółki odsunięte jest do momentu podziału zysków. Dziś wskazać chciałbym jednak 5 pułapek, na które uwagę zwrócić powinny osoby myślące o tej formie opodatkowania. Pierwsza z nich, tak zwany dochód z przekształcenia. Podatek od dochodu z przekształcenia spędza sens z powiek tym przedsiębiorcom, którzy dziś nie prowadzą działalności w formie jednej ze spółek mogących przystąpić do estońskiego CIT. Takie podmioty, zanim wybiorą tą korzystną formę opodatkowania, muszą dokonać przekształcenia. Zgodnie z zasadami estońskiego CIT, jeśli w pierwszym roku po przekształceniu będą chciały opodatkować się tą korzystną formułą opodatkowania, zobowiązane będą do wyliczenia i zapłaty podatku od dochodów z przekształcenia. Podatek ten wylicza się od podstawy ustalonej w oparciu o nadwyżkę wartości księgowej nad wartością podatkową składników aktywów przekształcanego przedsiębiorstwa. Oblicza się go według 19% stawki podatku. Czy jednak w każdych okolicznościach wymagana będzie jego zapłata? Tu martwić nie muszą się podmioty, które przed przekształceniem nie prowadziły ksiąg w oparciu o ustawę o rachunkowości. Podmioty z uproszczoną ewidencją w formie książki przychodów i rozchodów pośrednio na podstawie objaśnień, ale też na podstawie stanowiska potwierdzonego przez przedstawicieli ministra finansów, nie muszą w ogóle zagłębiać w zagadnienie podatku od przekształcenia. Po drugie, w ramach zmian Polskiego Ładu wprowadzono również możliwość wybrania formy opodatkowania estońskim CIT-em w trakcie trwającego roku podatkowego. Daje to furtkę do wejścia w tą formułę opodatkowania niedługo po przekształceniu, ale niekoniecznie od pierwszego dnia, który nastąpi zaraz po jego dokonaniu. Taki zabieg powinien skutecznie wyłączyć konieczność zapłaty podatku od dochodu powstałego na etapie przekształcenia. Druga pułapka to konieczność dokonania tak zwanej korekty wstępnej. Korekta wstępna powinna być dokonana w związku z tym, że w ramach estońskiego CIT zapominamy de facto o ewidencji podatkowej. Wszystko, czego potrzebować będziemy do rozliczenia się z fiskusem, to księgi rachunkowe, to wynik bilansowy netto. To jego podział determinował będzie podstawę opodatkowania i potencjalne obowiązki podatkowe na gruncie podatku dochodowego zarówno dla spółki, jak i wspólników, pomiędzy których ten dochód będzie dzielony. W związku z tym na ostatni dzień przed wejściem w estoński CIT konieczne jest dokonanie tzw. korekty wstępnej. Polega ona na odwróceniu niejako różnic przejściowych wykazanych na ten dzień pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym. Efekt tego odwrócenia może spowodować powstanie podstawy opodatkowania, od której ponownie należy naliczyć 19% podatku. Ale tu sam ustawodawca wraz z Polskim Ładem dostarczył nam narzędzia, które również pozwoli zapomnieć o tym przykrym obowiązku podatkowym. Jeśli bowiem wytrwamy w estońskim CIT przez cały 4-letni okres, na który wstępnie decydujemy się go wybrać, wówczas zobowiązania z tytułu korekty wstępnej nie będziemy musieli regulować. Ale uwaga, zarówno dochód z przekształcenia, jak i korekta wstępna muszą być zadeklarowane w załączniku do deklaracji CIT 8 składanej za ostatni okres poprzedzający wejście w estoński CIT. Trzecia pułapka. Ukryte zyski. Temat rzeka. Ustawodawca zakłada, że podatnicy, osoby fizyczne, będące wspólnikami spółek na estońskim CIT-cie nie oprą się pokusie wyprowadzania zysków w inny sposób niż przez opodatkowaną dywidendę. Czy to założenie jest słuszne? Każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie samodzielnie. Nie ulega wątpliwości, że przy obecnej definicji niemal wszystkie świadczenia pomiędzy spółką a wspólnikiem będą pod lupą fiskusa.
Bardzo szeroka definicja ukrytych zysków jest dodatkowo rozszerzana przez organy podatkowe poza ustawowymi kryteriami, których wymagają one w objaśnieniach podatkowych czy w kształtowanej już praktyce podatkowej. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w tym obszarze? Po pierwsze, przed wejściem w estoński CIT zdecydowanie należy dokonać inwentaryzacji transakcji pomiędzy wspólnikami a spółką. Po drugie, pamiętać należy, że pewien katalog wzajemnych świadczeń jest wyłączony wprost z definicji ukrytych zysków. Należą do nich świadczenia z tytułu umowy o pracę czy działalności wykonywanej osobiście, choć tu w pewnym tylko zakresie. Te świadczenia wyłączone są z kategorii ukrytych zysków do wysokości 5-krotności średniego wynagrodzenia wypłacanego z tych tytułów w spółce lub 5-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zwracam jednak uwagę, że właściwa inwentaryzacja kategorii potencjalnie mogących kwalifikować się jako ukryte zyski pozwala właściwie zabezpieczyć się już na etapie funkcjonowania estońskiego CIT. Pamiętajmy, że nawet w przypadku świadczeń, które ostatecznie uznalibyśmy za ukryte zyski, świat się nie skończy. Trzeba będzie po prostu zapłacić podatek już na bieżąco, w cyklach miesięcznych, a nie tylko przy wypłacie dywidendy. Z naszych kalkulacji wynika jednak, że efekt podatkowy wychodzi w łącznym ujęciu i tak lepiej niż w tradycyjnym modelu rozliczeń dla spółek kapitałowych. Czwarta pułapka. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Dla wielu kategoria bardzo zbliżona do ukrytych zysków, natomiast funkcjonuje niezależnie. W praktyce najwięcej dyskusji toczyło się na temat użytku samochodów do celów mieszanych. Czy ten częściowo prywatny użytek stanowi wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą? Organy twierdziły, że tak. W związku z tym, w przypadku, jeśli samochód wykorzystywany był częściowo do celów prywatnych przez wspólnika, powstawał ukryty zysk. Jeśli wykorzystywany był przez innych pracowników, powstawały wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Jedno i drugie rodziło obowiązek opodatkowania na bieżąco. Sądy administracyjne podchodziły tu bardziej racjonalnie, w szczególności w części dotyczącej korzystania do celów prywatnych, częściowo do celów prywatnych, z samochodów przez pracowników. Negowały powstawanie w tym przypadku wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Niestety, zabezpieczenie takiego podejścia przed sądami administracyjnymi okazało się pyrrusowym zwycięstwem niektórych podatników. Ponosząc porażkę, Ministerstwo Finansów czym prędzej zaktualizowało przepisy. Dzisiaj nie ulega już wątpliwości, że w przypadku użytku samochodów osobowych do celów mieszanych przez pracowników 50% wartości kosztów amortyzacji czy wydatków na przykład na leasing tego typu samochodów musi stanowić podstawę opodatkowania jako właśnie wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Piąta pułapka. O tej chyba najprościej zapomnieć. Przygotowując się do wejścia w estoński CIT, badamy kryteria wejścia. Inwentaryzujemy ukryte zyski. Kiedy staniemy się już szczęśliwymi podatnikami korzystającymi z estońskiego CIT, możemy odetchnąć z ulgą. W ciągu 30 dni po zakończeniu każdego roku opodatkowania estońskim CIT oraz w ciągu 14 dni, jeśli zajdą zmiany w trakcie, kiedy z tego estońskiego CIT-u korzystamy, musimy poinformować naszą spółkę w formie specjalnego oświadczenia o wszelkich podmiotach, w których nasze zaangażowanie, czy to kapitałowe, czy to w zakresie praw głosu, wynosi 5% lub więcej. W takiej sytuacji podmioty te będą bowiem traktowane przez spółkę jako powiązane, co w założeniu pozwolić ma w łatwiejszy sposób zidentyfikować część świadczeń, na przykład jako ukryte zyski. Co więcej, jeśli nie wykonamy tego obowiązku terminowo, spółka powinna poinformować o tym organy podatkowe. Samo natomiast niezłożenie oświadczenia jest sankcjonowane wprost przepisem Kodeksu Karnego Skarbowego. Przywykliśmy już chyba do tego, że mówiąc o sankcji z KKS, mówimy o najczęściej spotykanej maksymalnej kwocie do 720 stawek dziennych. Podsumowując, choć do estońskiego CIT przystąpić dzisiaj coraz łatwiej, wystarczy złożenie jednego zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania, to mam nadzieję, że mając w świadomości omówione dzisiaj pułapki, będziecie też wiedzieli, jak się do tego właściwie przygotować, aby ich uniknąć.